Jak dobrać housebola na kręgielni? Te cyfry, które są na kuli, jest to oczywiście waga kuli, tylko że wyrażona w funtach. Im cięższa kula, tym lepiej, bo mamy mocniejsze rozbicie. Wybierajmy najcięższą kulę, jaką gra nam się komfortowo. Co to znaczy komfortowo? Nie sprawia nam po prostu problemów zrobienie poprawnego wahadła. Jeżeli jesteśmy w stanie podgiąć już nadgarstek tak, żeby on był cały czas za kulą, żeby nie robiło się takie wyłamanie ręki, żeby po prostu o, tak machamy i tutaj ten nadgarstek się wyłamuje, tylko jesteśmy w stanie wejść pod kulę, wtedy bardzo spoko. Nie możemy też brać zbyt lekkiej kuli, bo zbyt lekka kula wpływa na naszą technikę w taki sposób, że jesteśmy w stanie nią rzucić na siłę. Po prostu rzucamy tak, jakbyśmy rzucali piłką do siatkówki czy do nogi, a w momencie, kiedy dokładamy swoją siłę, jest to trochę bez sensu, bo stajemy się znowu niecelni. Ważne są też otwory. Zazwyczaj im większa waga kuli, tym większe otwory. Zdarza się, tak jak na przykład w tym przypadku, że mamy rozmiary również otworów. Jeżeli otwory są za luźne, to wtedy mamy taki efekt, że tą kulę ściskamy, żeby nam nie wypadła, przez co odczuwamy bardziej jej wagę. Jeśli te otwory będą takie akurat, to wtedy będziemy mogli wziąć cięższą kulę, bo będzie lepiej leżała w dłoni i ten chwyt będzie pewniejszy. Cały rzut, cały timing, całe to wahadło, wszystko będzie po prostu bardziej stabilne, przez co będziemy bardziej powtarzalni, bardziej celni i będziemy zdobywać lepsze wyniki.